Specjalny odcinek rozmów o Wschowie. Wraz ze mną jest radny Przemysław Gliński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Radny Piotr Buczek. Dzień dobry. I radna Katarzyna owocko Dzień dobry, witam. Spotykamy się, żeby zachęcić Państwa do wzięcia udziału w petycji, którą, która już jest do wypełnienia. Jest na stronie petycje.pl. Petycji online.com. Tak, zresztą pod materiałem będzie link do tej petycji. Petycja dotyczy planów budowy nowego ratusza, w, którym, w siedzibie w której znajdzie się również spółka komunalna. I w kilku zdaniach spróbujmy powiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się, aby taka petycja się pojawiła. Zacznę od radnego Przemysława Glińskiego. Jak rozmawiam z wieloma moimi znajomymi, nie każdy. Pozytywnie wypowiada się o po pomyśle budowy nowej siedziby władz miasta i spółki komunalnej, uznając, że na dzień dzisiejszy, po pierwsze, nie ma takiej potrzeby, po drugie, nie stać gminy Wschowa na taką inwestycję i nawet jeżeli ma być zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym, to w przyszłości nie będzie stać naszej gminy na opłacanie dzierżawy tego, tych pomieszczeń, tego budynku. I zdecydowanie osłabi to sytuację finansową naszej gminy. Dlatego e, myślę, że warto zapytać mieszkańców, co sądzą o pomyśle budowy nowego ratusza. Radny Piotr Buczek? No cóż, ta petycja jest formą konsultacji społecznych, których jak widać brakuje. To o czym mówi Przemysław. Ja również rozmawiając luźno w tej chwili, no bo trudno cokolwiek, nie znamy żadnych konkretów, szczegółów i tak dalej. Niemniej jednak, rozmawiając ze znajomymi, czy ludźmi przypad mniej znajomymi, których po prostu no, siłą rzeczy znamy, żyją w tym mieście, zdecydowana większość, właściwie wszyscy, powiem, wypowiada się bardzo negatywnie, bo tu dotykamy jak dwóch problemów. Pierwszy problem to odbudowa nowego ratusza, co brzmi no, abstrakcyjnie, biorąc pod uwagę nasz samorząd, nasz mały samorząd i sam fakt, że no, jesteśmy przyzwyczajeni do starego ratusza, który jest symbolem tego miasta, i, i nie wyobrażam sobie, żeby ten ratusz mógł znajdować się gdziekolwiek indziej, I nie tylko ja sobie tego nie wyobrażam. A druga kwestia, bardzo ważna, to zabudowa tej części starego miasta, czyli jakby może nie tyle ingerowanie w, w ten układ urbanistyczny, co jednak bardzo no. Niebezpieczna, ryzykowna, może tak powiem. Ryzykowna i śmiała inwestycja. Dlatego dotykamy dwóch poważnych problemów: brakuje konsultacji społecznych, nawet takich nieformalnych konsultacji społecznych, dlatego ta petycja. Mhm. I Kasia owoc kochańska z zgadzam się z moimi kolegami w związku z tym, że nikt nie rozmawia z nami, mieszkańcami, a nasz głos jest uważam najważniejszy w takich kwestiach. Jest to taka forma zwrócenia się do Was, drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy, schowianie. Co o tym sądzicie? Bo tak powinno to wszystko tak naprawdę wyglądać. Najpierw Wasze zdanie w takich kwestiach, a później ewentualnie jakieś działanie. Więc proszę, wypełnij ankietę, jeżeli uważasz, że ta inwestycja jest niepotrzebna, jeżeli uważasz, uważasz że ta pierzeja nie powinna być odbudowywana, podpisz petycję, wyraź swoje zdanie. Dziękuję. Ja ze swojej strony powiem, że zachęcam wszystkich, którzy wysłuchają tego programu, dotrą do tego linka, żeby zamieszczać go, umieszczać go na swoich profilach, tak aby jak najwięcej osób się wypowiedziało. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że to pierwsza tak poważna akcja najstarszego w tej kadencji programu publicystycznego rozmów o Wschowie. I w tych kilku słowach żegnamy się z Państwem. Radny Przemysław Gliński. Dziękuję. Zachęcam do podpisania petycji. Radny Piotr Buczek. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Oraz radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Dziękuję. Do widzenia. Podpisz.